Ja bardzo wierzę w to, że można budować dzieła zbiorowe. To jest to, co mnie w sztuce interesuje. W moim przekonaniu albo oszalejemy od takiego egotycznego indywidualizmu różnych gwiazd i to się skończy jakąś pożogą, albo na nowo zaczniemy budować wspaniałe dzieła zbiorowe, jak średniowieczne katedry. Dzięki sztuce można się spotkać, jak slot pokazuje. I że to jest też forma mostu, forma budowania tkanki łącznej, takiego tworzywa, które do tworzenia potrzebuje więcej niż jednej osoby. Nie jesteśmy do końca sobą w pełni, jeżeli nie spotkamy się z drugim, z innym, jeżeli nie wyjdziemy z siebie. Człowiek się staje poprzez to, że się przekracza. Nikt nam tego nie narzuca, nikt nam tego nie nakazuje, ale jest coś w człowieku, we mnie, w tobie, myślę w każdym z nas. Można to nazwać rodzajem ciekawości, ale można też widzieć w tym potrzebę spełnienia siebie. Można zmieniać miłości, mniej od miłości wymagać, szukając wolności, tak? Czy uciekając od zniewolenia, ale myślę, że to jest fałszywe rozumienie. Jeżeli pytasz o prawdziwą miłość, to ona wyzwala, choćby mogła się kojarzyć z różnymi zniewoleniami, utrudnieniami, zobowiązaniami, które bierzemy w sobie, na siebie, odpowiadając temu drugiemu, tak.